Na podcast Medycznie Estetycznie zaprasza doktor Mariusz Borkowski. Zapraszam serdecznie na podcast Medycznie Estetycznie, w którym mam przyjemność rozmawiać z najlepszymi specjalistami. Którzy będą opowiadać o zdrowym starzeniu i między innymi medycynie estetycznej. A dzisiaj moim gościem jest pani doktor nauk medycznych Monika Staruch. Witam cię, Mariusz. I witam państwa. I dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Moniko. Z tego, co wiem, jesteś seksuologiem. Czy możesz rozwinąć, y, czym się zajmujesz? Tak, jestem seksuologiem klinicznym i główny obszar takiej mojej działalności, zainteresowań, to są dysfunkcje seksualne u kobiet i u mężczyzn, ale również takie psychologiczne aspekty związane z problemami rozrodu, y, upar. Leczących się z powodu niepłodności, yy, problemy z identyfikacją płci i zaburzenia preferencji seksualnej, czyli parafilię. To jest to, czym ja się interesuję, zajmuję, leczę, diagnozuję. To jest właśnie ten obszar. Moniko, przedstawiłem Ciebie jako seksuologa, ale wiele kobiet woli, żeby używać feminizmów, a Ty wczoraj, jak przygotowaliśmy się do tego podcastu, powiedziałaś Mariusz, przedstaw mnie jako seksuolog, a nie seksuolożka. Dlaczego? Nie lubię. Nie lubię zdrabniania. Po prostu nie podoba mi się ta nazwa. Ja nie czuję, żebym traciła coś na kobiecości, na seksualności. Jeśli mówię, że jestem seksuologiem, jeśli ktoś mówi, że moim gościem jest doktor Monika Staruch, seksuolog, nie tracę nic na swojej. Autentyczności i kobiecości. Nie brzmi to, te, to, to te, te feminotywy nie brzmią dla mnie naturalnie, dla mnie osobiście, ale ja jestem bardzo tolerancyjna, więc jeśli ktoś chce dla podkreślenia swojej kobiecości używać takich końcówek, to proszę bardzo, ja nie. Może się wydawać trochę absurdalne, że rozmawiając o medycynie estetycznej, zaczynamy mówić o seksuologii, czy jest to dobry trop, żeby myśleć również o tym obszarze, kiedy myślimy o zdrowym starzeniu? Absolutnie tak. Słuchaj, wygląd, w ogóle seksualność to nie tylko kontakt seksualny. To nie tylko penis w pochwie, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o wszystko. Chodzi o myślenie, o preferencje, o to jak się czujemy sami ze sobą w swoim ciele, jak się czujemy w kontakcie z drugą osobą, czy podobamy się sobie na tyle, żeby dać sobie przyzwolenie na to, żeby ktoś nas zobaczył w sytuacji intymnej. Tak to to ma ogromne znaczenie dla psychiki i dla reaktywności seksualnej. Ta estetyka, ale estetyka nie tylko taka związana z tym, jak pojmujemy, tylko jak również widzimy. I szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn, to estetyka jest ważna, bo mężczyźni są wzrokowcami, więc te pierwsze sekundy atrakcyjności są ważne dla mężczyzn. Jakie są również inne atrybuty atrakcyjności innej osoby poza wzrokiem? Węch to też jest y, bardzo istotne, ważne, szczególnie dla kobiet. Ten zapach partnera ma istotne znaczenie, ale również głos, czyli ten fonetyczny aspekt, podkreśla, podbija tą atrakcyjność seksualną. Nasi pacjenci, którzy trafiają do gabinetów medycyny estetycznej, Myślę, że bardzo często nie myślą o tym, że powinni może na początku trafić do seksuologa. Kiedy są takie momenty, kiedy powinniśmy zacząć myśleć o tym, że powinniśmy trafić do gabinetu seksuologa? Wtedy, kiedy u mężczyzn pojawia się problem na przykład z zaburzeniami erekcji, tak? I często jak pytam y, tych pacjentów, czy ta erekcja jest niepełna, ale pozwala na wprowadzenie prącia do pochwy, czy jest niepełna, nie pozwala, czy ustępuje przed y, kontaktem seksualnym, czy w trakcie stosunku? To zanim zacznę objaśniać, to nie, 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 to w trakcie. No ale te inne, y, ten inny obraz kliniczny zaburzenia też jest ważny, więc wtedy kiedy zdarza się coś co jest odstępstwem od normy, czyli jeżeli do tej pory funkcjonowaliśmy w taki sposób, że było pożądanie, podniecenie, efektem podniecenia była ta erekcja, która umożliwiała nam kontakt seksualny, i dzieje się coś takiego, że powstają zakłócenia, że ona jest, na chwilę ustępuje, potem się znowu pojawia, to to już jest taki pierwszy sygnał, że warto w tym momencie pójść do specjalisty. Bo pamiętajmy o tym, że im ten stan patologiczny zaczyna się zwiększać, im ma to bardziej charakter taki przewlekły, tym oczywiście gorzej i gorsze rokowania na wyleczenie, prawda? A kiedy kobieta powinna trafić i zacząć myśleć o tym, żeby może pójść do seksuologa? Kobieta najczęściej, z tym, z czym się spotykam w gabinecie, ma problemy z obniżonym libido po urodzeniu dziecka. I to jest problem, dlatego że nikt z tą parą nie rozmawia właśnie na etapie ciąży, na etapie szkoły rodzenia o tym, że po urodzeniu dziecka u kobiety bardzo wiele się zmienia i w ciele, i w głowie a u mężczyzny nic. I mężczyzna myśli, że okej, okay, dobrze, 6 tygodni po porodzie, siłami natury. Lekarz mówi, może pani podjąć współżycie, bo się już wszystko zagoiło, jest w porządku, czy osiem tygodni po. Ale nie, nie jest wszystko w porządku, dlatego że jak karmi piersią, to jest hiperprolaktynemia, a jak jest hiperprolaktynemia, to jest wtedy sedacja na libido, obniżone jest libido, czyli nie chce się chcieć. Jak nie chce się chcieć, to jest problem. is Podnieceniem. Efektem podniecenia u kobiet jest lubrykacja pochwy. Jak nie ma tej lubrykacji, czyli zwilżenia pochwy, no to wtedy może być dyskomfort, prawda? Jak są ruchy frykcyjne w pochwie, jak, są, jak jest dyskomfort, to pojawia się ból i zaczyna się taki patomechanizm, że dobra, okej, okay, podejmuję tą aktywność seksualną, ale zaczyna mnie boleć, tak? Czyli koncentruje się na tym, żeby unikać tego bólu, a nie koncentruję się na bodźcach erotycznych. I to już jest równa pochyła, że tak powiem. Więc w tym momencie, kiedy się nie chce, kiedy zauważamy, że nie chcemy się nawet przytulać do swojego partnera czy partnerki, bo w związkach homoseksualnych też może pojawić się hypolibidemia, czyli brak lub utrata potrzeb seksualnych. Ale kiedy, tak jak mówię, pojawia się ten lęk nawet przed tym przytulaniem, bo. Przytulanie może prowadzić do tego, że będzie kontakt seksualny, to już wtedy powinniśmy iść do seksuologa. Tak samo jak powinniśmy iść do seksuologa, wtedy, kiedy zaczyna coś boleć. Ok, bardzo dużo kobiet e, idzie do ginekologa, ginekolog mówi: Wszystko w porządku, może pani współżyć. Dobrze z ginekologicznego punktu widzenia. Wszystko jest w porządku, ale z seksuologicznego punktu widzenia nie, bo ją boli przy stosunku, czyli jest to dysfunkcja seksualna, dyspareunia albo wulwodynia, jeśli to dotyczy przedsionka pochwy. Wtedy, kiedy mamy zaburzenia orgazmu, ja miewam takie mm, pacjentki, i Dużo jest takich pacjentek, kiedy one przychodzą, mówią, że mają, nie mają orgazmu. Jest nie w porządku, bo mam tylko orgazm łechtoczkowy, a nie mam pochwowego. Nie, to jest bzdura. Jest jeden orgazm, a drogi dochodzenia do orgazmu mogą, może być wiele. Nawet drapanie w szyję czy pod kolanem. To nie ma znaczenia, w jaki sposób dochodzimy do tego orgazmu. Poza tym, orgazm jest, to jest side effect, to jest efekt uboczny. Natomiast wiele kobiet ma objawy orgazmu, tak? Fizjologiczne i fizyczne, tylko one subiektywnie tego nie odczuwają. I tutaj już jest praca związana właśnie z tą komponentą psychogenną. Jak wygląda wizyta w gabinecie seksuologa? Wiesz co, ona jest podobna do lekarskiej, no bo seksuologia to jest specjalizacja medyczna, to jest bardzo taka interdyscyplinarna, bo łączy psychiatrię przede wszystkim, tego jest bardzo dużo, urologię, ginekologię i endokrynologię, więc trzeba posiadać wiedzę z każdego z tego obszaru. Oczywiście wywiad, wywiad. Polegający na tym, od kiedy są te problemy, jaki jest obraz kliniczny tego zaburzenia, jakie są leki na przykład zażywane, od kiedy, czy są jakieś choroby współwystępujące, czy, są jakieś, czy były w przeszłości jakieś urazy głowy z utratą przytomności. Czy była jakaś jakiś epizod depresji czy zaburzeń lękowych, wiesz, to wywiad to jest główny, to jest główne kryterium, tak? No i wtedy podejmujemy decyzję, co robimy dalej, czy jak leczymy. Ja uważam, że najlepszym sposobem jest łączenie farmakoterapii i psychoterapii, ale z moich obserwacji hmm, wynika, że 95%, może nawet więcej, przyczyn dysfunkcji seksualnych u kobiet i u mężczyzn to jest psychika, to jest głowa. Moniko, co to jest hyperprolaktynemia? Bo użyłaś takiego słowa, tak, niektórzy mogą powiedzieć. To jest nie rozumieć. podwyższone stężenie prolaktyny. I jak wtedy jest, jest ten poziom, taki ponad normę albo blisko tej górnej granicy, to to powoduje, że zmniejsza się libido. Właśnie podwyższona prolaktyna obniża libido. W patologicznych przypadkach ona powoduje problemy z miesiączką. Yy, bardzo dużo mówi się o tym, że seks poprawia wygląd skóry. Czy spotkałaś się z tym określeniem? Słuchaj, seks to zdrowie. Ja mogłabym tu postawić 10 wykrzykników. Absolutnie tak. On świetnie wpływa na skórę, na włosy, na regulację nastroju, na regulację miesiączki, na samopoczucie. Jak się fajniej czujemy, to się sobie podobamy. Skoro jesteśmy dla kogoś atrakcyjni. Rozładowujemy napięcie seksualne, wydzielają się endorfiny, no to tryskamy entuzjazmem, a skoro jesteśmy zadowoleni, to też inaczej siebie postrzegamy, prawda? Więc absolutnie tak. Bardzo często spotykam się z jakimiś dziwnymi określeniami, że osoby zamiast stawiać do seksuologa szukają porad u tak zwanych sex coach. <laughs> Czy co to jest za instytucja? Nie, wiesz Mariusz, to ja muszę tutaj, <grybujesz> znasz mnie już trochę, wiesz, że ja jestem bardzo skrupulatna i wierna Evidence Base of Medicine, ja tego bardzo pilnuję. Ja nie wiem co to jest za instytucja sex coach, niech ona sobie będzie, ale... Przestrzegałabym ludzi do trafiania jakby w pierwszej kolejności do sex coachów, bo ja nie wiem, co to są za specjaliści. To są jacyś pewnie szarlatani, którzy. Nie wiem czego uczą, bo czego seks coach może uczyć? Tego jak się kochać, to jest intuicyjne. Jak się, to nie ma takiego określonego wzorca, że mamy robić to czy to. Róbmy to co chcemy. Eksplorujmy tą naszą przestrzeń intymności z drugim człowiekiem. Przekraczajmy granice wtedy kiedy my chcemy, mamy wewnętrzne przyzwolenie, tak? Żeby była to zgoda w parze, ale żeby ktoś mnie uczył jak ja mam układać dłoń, czy jaką mam pozycję nie, w ogóle tego nie rozumiem. Nie wiem. Niech może, nie wiem, uczą kama sutry, może uczą seksu tantrycznego w porządku i tak dalej, ale seks-coach nie leczy. Ok, więc yy, dla bezpieczeństwa nie polecałabym seks-coachów. Czy spotkałaś się z tym, że trafiają pacjenci twoi do gabinetów medycyny estetycznej tylko dlatego, że ich partnerzy nie poświęcają im należytej uwagi, właśnie tej czułości i mają zaburzenia może w swoim postrzeganiu swojej osoby? Tak, właśnie to jest to, o czym chciałam też ci powiedzieć, że. Problemy też seksualne, często ludzie kompensują sobie tym, że wykazują taką nadmierną dbałość, taki, z takim pietyzmem, ale nie takim przekraczającym, powiedzmy, normę. I, 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 ten, I ta nadmierna dbałość idzie w takim trochę złym kierunku, że jednak Próbujemy nie tyle dbać o siebie, bo medycyna estetyczna jest czymś bardzo dobrym. Ale ktoś, kto się czuje źle albo próbuje sobie kompensować brak uwagi ze strony partnera czy poczucie, niskie poczucie własnej wartości, zaczyna iść w kierunku przesady, a przesada nie jest niczym dobrym, prawda? Nadużywanie alkoholu nie jest niczym dobrym, nadużywanie narkotyków nie jest niczym dobrym, nikotynizm, uzależnienie od palenia też nie jest niczym dobrym, Dobrym, więc uzależnienie takie od poprawiania swojej urody też nie jest czymś dobrym. Ale tak jak ci powiedziałam, zresztą kilka minut wcześniej, yy, jestem za tym, żeby ludzie yy, poprawiali swoją urodę, żeby się czuli lepiej, tylko bez przesady, żeby to nie była forma kompensacji, tylko forma dbałości, bo to jest dobre. To jest dobre. Tak samo jak masturbacja jest dobra. Tylko ona zaczyna być zła, jeśli ma charakter kompulsywny, tak? Jeśli napięcie seksualne rozładowuje, to, że, jeśli w masturbacji nie chodzi o rozładowanie napięcia seksualnego, tylko napięcia ogólnego, tak? A jeśli, to, to właśnie jeśli w medycynie estetycznej chodzi o to, żeby poczuć się lepiej, sobie coś poprawić, to jest okej. Okay. Ale jeżeli chcemy, myślimy o tym, żeby zrobić to, bo będziemy zauważeni, bo ktoś nam poświęci więcej uwagi, to to już nie jest ok. Czy młode osoby też powinny trafiać do gabinetów seksuologa? Oczywiście, że tak, dlatego że ja często się spotykam na przykład z takimi e, młodymi pacjentami, mężczyznami, tam 20-20 parę lat i i oni najczęściej przychodzą z problemem wytrysku przedwczesnego, bo to jest dysfunkcja najczęstsza u młodych mężczyzn. I przychodzą do mnie oczywiście z tym problemem, ale z, taki, z taką wiedzą zdobytą w internecie, która przeszkadza im bardzo. Przeszkadza w tym, że oni no, źle postępują, postępują, myślą, że tego się nie wyleczy, że są skażeni, różne pojawiają się epitety. Więc tak, im wcześniej, tym lepiej. Mój, moje konsultacje mają też taki charakter edukacyjny. Nie tylko polegają na tym, że ja pomagam w leczeniu dysfunkcji seksualnej, ale ktoś mam też pacjentki, to pacjentki takie w wieku 60-70 lat, które przeżywają swoją ponowną miłość, bo spotykają kogoś, bo zostały wdowami bądź zostali wdo wdowcami. I chcą się przygotować dla tej osoby, i rozmawiają ze mną właśnie o ograniczeniach w tym wieku ale jak można się cieszyć seksem. A młodzi ludzie, jeżeli już do mnie przychodzą, to na przykład przychodzą i pytają: Jak to jest pierwszy raz? Jak się zabezpieczyć? Na co zwrócić uwagę? Więc, tak, lepiej przyjść do seksualoga, niż karmić się treściami z internetu. Moniko, jak się przygotować do pierwszej wizyty u seksualoga? Specjalnie nie trzeba się przygotowywać. Trzeba tylko pamiętać, że seks dotyczy dwojga ludzi, więc jeżeli u jednego z partnerów pojawia się problem, to dotyczy to również drugiej połówki. Więc jeśli chciałbyś mnie zapytać: Czy przyjść razem, czy osobno? Na pierwszą wizytę lepiej osobno ale jak przyjdzie ktoś razem z drugą osobą, to, to naprawdę nie jest źle, tu nie ma błędnej decyzji, tylko myślę, że czasami możemy się krępować, coś powiedzieć, żeby nie zranić tej drugiej osoby, więc po prostu trzeba przyjść, a może być tak, że czujemy się bezpiecznie, jak ta druga połówka jest, no to przyciągnąć tą drugą połówkę. Natomiast Lepiej chyba y, zrobić ten, odważyć się i przyjść, tak? Jeśli przyjdziemy sami, y, to zawsze łatwiej nam potem jest y, zaprosić również swojego partnera czy partnerkę na kolejną wizytę. Jeżeli sądzimy, że problem nie do końca leży w nas, a w naszym partnerze, czy jest jakaś szansa, żeby go namówić na taką wizytę? To jest zawsze problem, bo pamiętajmy o tym, że mm, jeśli jest opór w naszym partnerze czy w naszej partnerce przed przyjściem do seksuologa, to takie puszowanie przybiera czasami odwrotny skutek. Więc lepiej jest zachęcać że, i mówić, że bardzo mi zależy, że zależy mi na nas. I bardzo bym chciał, czy bardzo bym chciała, żebyś poszedł ze mną, bo czuję, że nie dzieje się tak dobrze, że coś się dzieje i po prostu, żeby tylko porozmawiać, nie robić tego tak bardzo inwazyjnie. inwazyjnie. Musisz pójść. E, bo, bo inaczej to się rozwali, bo to jest takie nakręcanie takiego niepotrzebnego napięcia. Lepiej zachęcać niż, e, niż tak e, dyscyplinować. Ok? Zachęcanie y, 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 bardziej daje taką większą przestrzeń. A też y, jeśli zapytałbyś mnie, czy, czy to jest ważne, żeby druga osoba brała udział y, w terapii? Oczywiście, że tak. Tak, tak, tak jak mówię, to dotyczy problemy, problem, problem seksualny nawet u jednej osoby dotyczy związku. Czy na wizycie u seksuologa trzeba się rozebrać? Nie, nie trzeba się rozbierać. Chociaż trzeba się rozbierać mentalnie i myślę, że to dla niektórych jest o wiele trudniejsze, bo pamiętajmy o tym, że to dotyczy bardzo intymnej sfery życia. Czasami medycyna estetyczna też, więc ale bardziej boli medycyna estetyczna niż wizyta u seksuologa. Ale to, co zauważyłam, to po takiej wizycie, kiedy ona już jest skończona, to pojawia się ta, taka ulga. Czyli ten pacjent czy pacjentka zdaje sobie sprawę, że ten lęk był kompletnie irracjonalny do tego, co się działo w gabinecie. Czyli. Ta wizyta pokazała, na czym to polega, tak? że um, mówi się o intymnych rzeczach, ale o intymnych rzeczach można mówić w sposób bardzo kulturalny, bardzo taki ciepły, że pacjent ma wrażenie, że e, jest w tak bez, w bezpiecznych warunkach, że może się wyspowiadać. Czy oczywiście w gabinecie seksuologicznym obowiązuje pacjentów tajemnica lekarska? Oczywiście, że tak, absolutnie obowiązuje. Moniko, powiedz mi, mówiłaś o tym, że stosujesz w leczeniu również farmakoterapię. Pytanie: jakie leki są najczęściej przepisywane mężczyznom, jakie kobietom? Jeśli chodzi o mężczyzn, to mamy takie leki bez recepty, które można stosować, tylko. Też y, trzeba pamiętać, żeby to nie było, bez, żeby nie brać tych leków y, y, samemu. Nie decydować sobie y, o ich wzięciu, że zawsze po konsultacji z lekarzem lub z seksuologiem. I y, y, to są leki wspomagające erekcji, ale one nie leczą, trzeba o tym pamiętać, wspomagają, więc też. Częstotliwość brania, czy codziennie, czy tylko przed stosunkiem, to musi być skonsultowane ze specjalistą, z lekarzem albo z seksuologiem. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, no tutaj nie ma pigułki na osiąganie orgazmu. Są, jeśli ginekolog znajdzie, stwierdzi, że ewentualnie potrzebne są jakieś leki, jakieś globulki na przykład, to, to może przepisać. Natomiast jeśli chodzi o leczenie pochwicy, dyspareunii, wulwodyni, czy braku potrzeb seksualnych, czy braku orgazmu, to tutaj bardziej psychoterapia i ćwiczenia, ćwiczenia czy z wibratorem, czy z rozszerzaczami, tak? czy z dildo, to już wtedy określone ćwiczenia. Monika, użyłaś dużo bardzo trudnych, jak dla mnie, słów. Co to są m.in. parafilie? Parafilia to jest zaburzenie preferencji seksualnej i mamy to w klasyfikacji chorób i zaburzeń WCD-10. Jeszcze, jeszcze mówię. I do parafilii należy fetyszyzm, pedofilia. Sadyzm, masochizm, wojeryzm, froteryzm i transwestytyzm fetyszystyczny. Trochę to może mieć powiązanie z, z medycyną estetyczną, tak sobie teraz skojarzyłam, bo w transwestytyzmie fetyszystycznym chodzi o to, że. Mężczyzna się przebiera, czyli zakłada jakieś, jakieś akcesoria bądź bieliznę należącą do kobiety, do swojej partnerki, i to powoduje, że on się podnieca. Czyli w zaburzeniach preferencji seksualnej mamy niespecyficzny obiekt albo rzecz, i to jest warunek konieczny. Taki sine qua non do tego, żeby doszło do podniecenia i satysfakcji seksualnej. Czyli za każdym razem, jak ta osoba podejmuje kontakt seksualny, czyli fetyszysta na przykład stóp, za każdym razem jego partnerka musi mieć buty na szpilce i odsłonięte paluszki i pomalowane na określony kolor. tak, To wtedy on będzie miał wzwód i wtedy będzie miał satysfakcję seksualną. Jak tego elementu nie ma, to będzie miał zaburzenia erekcji to chodzi to zaburzenia preferencji seksualnej między innymi na tym polegają i jeżeli zapytałbyś mnie jak to się leczy no Leczy się to psychoterapeutycznie. Czasami dobrze jest, jak włączona jest farmakoterapia. Z tego, co wiem, to we Włoszech były prowadzone takie badania wśród pedofili i tam była zastosowana kastracja farmakologiczna. Były podawane SSRaje, były podawane antyandrogeny i były podawane przeciwpadaczkowe leki jednocześnie. I do tego była zastosowana psychoterapia, taka chyba wglądowa, czyli psychodynamiczna. I ta terapia taka trwała chyba około dwóch lat. I z tego co wiem, że takie intensywne leczenie spowodowało jednak, że, że na bardzo długi okres czasu ta parafilia ustąpiła. No, to oczywiście gdyby u nas w Polsce był taki program, to wiązałoby się z dużymi kosztami, ale jest to możliwe. W przypadku innych parafilii, na przykład taki fetyszysta stóp, to taką parafilię określa się jako podofilia. No to taki fetyszysta stóp jest niegroźny, bo on sobie ogląda te stopy i to mu sprawia przyjemność, to go podnieca i tak dalej. Nie napada na te kobiety. Tak samo jak ekshibicjoniści, nawet jak mają profil, bo mogą ekshibicjonista może mieć podwójny profil, może być bardziej masochistyczny albo sadystyczny, czyli sadystyczny. To jak wystraszy te kobiety, przed którymi się obnaża i się masturbuje, to go bardziej podnieca, jak one uciekają, się boją. Natomiast masochistyczny to bardziej go podnieca, jak one. Krzyczą na niego, jak go czasami wyzywają, to, to go bardzo podnieca, ale no, ekshibicjonista nie dąży do kontaktu seksualnego. Tak samo jak wojerysta, czyli ten, który podgląda, albo froterysta, ten, który się ociera, prawda? Więc e, to są takie powiedziałabym mało, e, mało niebezpieczne. Oczywiście, że wprawiają w dyskomfort y, y, osoby, które gdzieś tam są nieświadomie zaangażowane, ale nie ma tutaj takiego kontaktu cielesnego, prawda? Najgorszą tą parafilią jest jednak pedofilia. Monika, powiedz mi co to jest zdrowe życie seksualne? Zdrowe życie seksualne to są e, regularne kontakty seksualne, to jest radość z tych kontaktów seksualnych, to jest takie wewnętrzne przyzwolenie na to, że robię to, co ja chcę i co mój partner czy partnerka chce, że jestem zadowolony z tych czy zadowolona z tych kontaktów seksualnych. To jest zdrowe życie seksualne, że spełniam się w tym, co robię, że dobrze się czuję w tym, co robię, że podobam się sobie w tym, co robię, że ta druga osoba podoba mi się, i my razem się sobie podobamy. To jest zdrowe zdrowa seksualność, zdrowe kontakty seksualne. Czy są jakieś suplementy, diety, jakieś sposoby, żeby. Ta zdrową seksualność móc sobie stymulować? <laughs> Suplementy, diety, to powiedziałabym, że dieta, dieta dla y, zdrowej seksualności to jest aktywność y, fizyczna, y, zbilansowana dieta, y, brak y, nadużywania substancji psychoaktywnych, y, niepalenie, nie nadużywanie alkoholu. I regularne kontakty seksualne. Ja bym powiedziała, że to, że to jest takim klu, takim a myślę, że w ogóle tak, tak już ode mnie. To chyba najlepszym takim afrodyzjakiem i takim czynnikiem dla poczucia takiej seksualności, to dobrej. To jest to, że się czuje, że ta druga osoba, która jest z boku, to jest ta właściwa osoba po prostu. I tego życzymy wszystkim naszym słuchaczom, pacjentom, abyśmy byli kochani i dawali to samo naszym partnerom. O zdecydowanie tak. Droga Moniko, bardzo dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. I zapraszam do słuchania naszych podcastów. Wysłuchali Państwo podcast medycznie, estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.